Kochani, dzisiaj e, moim gościem, ale tak naprawdę mnie gości, pani profesor Monika Płatek. Panią profesor chce zapytać o to, i tutaj właśnie pytanie, czy istnieje coś takiego jak prawo do seksu? Istnieje konstytucja, która jest prawem podstawowym, głównym, i w konstytucji jest powiedziane, że nikomu, nie wolno, nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Natomiast, jeżeli się nad tym zastanowimy. To, ponieważ to jest naturalne, pociąg seksualny jest naturalny wtedy, kiedy jest naturalny. Jako ssaki jesteśmy wyjątkowymi ssakami wśród innych. Rozwijamy się, podobnie jak inne ssaki, gdzieś tak do drugiego roku życia, a potem się zatrzymujemy. Następuje okres letalny, który trwa przez dobre 10, 12, czasami 13 lat. I to jest ten okres, kiedy w czasie, kiedy inne ssaki się rozmnażają, mają kolejne potomstwo, ludzki ssak w ogóle nie myśli o seksie. Ten cały proces również biologicznie jest zatrzymany, bo to jest czas na naukę, czas na rozwój. Tak naprawdę inwestujemy wtedy w głowę. I dopiero gdzieś tak w okresie, w zależności od jednostkowego przypadku, ale 13, 14, 15 lat, Ruszają te hormony, które pokazują nam świat w innych barwach i innych kolorach. Zaczynamy się również rozwijać w sposób, który jest rozwojem romantycznym, odczuwamy pociąg seksualny. I to jest dopiero ten moment. I teraz w związku z tym mamy przepisy, które mówią, kiedy seksu uprawiać nie wolno. Okay. I tego seksu uprawiać nie wolno z dziećmi poniżej lat 15, czyli czy można uprawiać seks z dzieckiem? Tak, proszę państwa, ponieważ dziecko, zgodnie z artykułem pierwszym Konwencji o Prawach Dziecka, to jest osoba do 18 roku życia. Natomiast do 15 roku życia to jest czas, kiedy fakt, że dziecko się wspina na kolanach, samo prosi, samo się łasi, nie ma żadnego znaczenia. To do nas dorosłych należy powiedzenie nie. Drugi moment, który mówi, kiedy nie wolno uprawiać seksu. To jest ten moment, który mówi o tym, że dopóki nie ma zgody wyrażonej bez przymusu, świadomie i ten przymus nie może być ani fizyczny, ani psychiczny, ani emocjonalny. I dopiero wtedy tak naprawdę możliwe jest wchodzenie w relacje seksualne, czyli wszystko to, co jest bez zgody, i to jest artykuł 36 Europejskiej Konwencji. O przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie. To jest ta konwencja, której prezydent Duda, zobowiązany do strzeżenia konstytucji i strzeżenia na straży konwencji, które były ratyfikowane, więc stały się częścią prawa polskiego, wyszedł przed szereg i mówił, po pierwsze, nie przestrzegać konwencji. To jest człowiek w tym momencie, który nie dba o przeciwdziałanie przemocy i nie dba o to, aby ten seks, do którego dochodzi, był seksem radosnym, przyjemnym, Użyłam artykułu 36 z Konwencji Europejskiej, bo to jest to, co powinno być wdrożone w polskim prawie. Natomiast zgodnie z treścią polskiego prawa, które nie zostało dostosowane do wymogów konwencyjnych, seks, który jest wymuszony, jest przestępstwem. I to jest ten drugi moment, gdzie, gdzie mówimy o tym, że tego typu seksu nie należy uprawiać i że to jest zakazane. Tyle tylko. Że ustawowe znamiona czynu przestępnego, czyli sposób, w jaki opisujemy, że dochodzi do przestępstwa, w kodeksie karnym, w artykule 197, mówią o przemocy fizycznej, przymusie psychicznym, podstępie. Natomiast problem jest taki, że pomiędzy tym, co jest w konwencji antyprzemocowej i tym, co jest w kodeksie karnym, jest przepaść. Mhm. Bo tutaj mówimy w kodeksie, że e, chronimy wolność. Seksualną. Ta wolność seksualna polega na tym, że musimy uznać i dojść do tego, że gdzieś padło nie, że ktoś się nie godził. Czyli zakładamy jako. Um, generalne założenie jest takie: seks jest dobry i seksu wszyscy chcą tak. i seks jest dozwolony. I trzeba pokazać, że są jakieś wyraźne przeszkody, że się nie chciało i wtedy możemy rozważać, że doszło do zgwałcenia. Natomiast to, co jest w konwencji, to jest. Ogromna zmiana, bo mówimy tak, nie szukamy, sobie nie bierzemy. Nie szukamy, nie szukamy braku zgody, nie szukamy niezgody. Szukamy, musimy odpowiedzieć na pytanie, co wskazywało na to, że zgoda została wydana. I teraz zobaczcie Państwo, jak to się zmienia. Znaczy, gdzie jest tak naprawdę ogromna zmiana? Na dzień dzisiejszy problemy ze zgwałceniem polegają na tym, że prokurator, policjant, sędzia jest często bezradny i poszukuje tych, dowodów na to, że rzeczywiście doszło do seksu, który był niechciany, prawda? I w związku z tym bierze takie elementy pod uwagę, jak sposób, w jaki zgwałcona została, jak była ubrana, gdzie przebywała, czy tańczyła, czy piła alkohol, czy poszła do kogoś do domu, czy była ciemną, ciem, ciemną nocą szła po, po ciemnej alejce. To są wszystko okoliczności nieistotne z punktu widzenia zgody są istotne z punktu widzenia tego, że to, to jak udowodnić, że, że ta osoba rzeczywiście nie chciała. Są też wymóg tego dowodów, że była przemoc, prawda, bądź było coś jeszcze, była związana i, i, i można to udowodnić. To jest myślenie, które pochodzi z czasów, kiedy gwałt był przestępstwem przeciwko rzeczy. Pierwotnie gwałt chronił Wartość jednego mężczyzny przed drugim mężczyzną. Czyli mówił o tym: proszę mi nie naruszać moich dóbr. Nie zabierać mojej żony, tak? Wartość mojej córki będzie dużo gorsza, kiedy zostanie zgwałcona. Wartość mojej żony będzie żadna, jeżeli zostanie zgwałcona. Czyli nie chroniliśmy autonomii seksualnej człowieka. Autonomii do tego, żeby decydować, z kim, kiedy, jak chce wchodzić w relacje seksualne, tylko chroniliśmy tak naprawdę, zresztą dalej chronimy w kodeksie karnym to jest przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajom. A skoro obyczaje mówią o tym, że to w zasadzie kobieta jest odpowiedzialna za to, jak się prowadzi, to kobieta ma dbać o to, żeby ktoś inny się nie zachowywał niewłaściwie wobec niej, to doprowadzamy do sytuacji niemożliwej. Ponieważ nikt, nikt nigdy nie może odpowiadać za zachowanie innego człowieka. My możemy odpowiadać tylko za swoje zachowanie i większość ludzi, kobiet i mężczyzn, robi wszystko, żeby nie zostać zgwałconym. Czyli zarzucanie, że to jest kwestia ubrania, bądź dodatkowo jeszcze rozumowanie sądu jest takie, jeżeli ten sprawca mógł przypuszczać, że osoba się godzi. To nie ma zgwałcenia. Tyle tylko, że na, na pytanie, na jakiej podstawie on mógł to przypuszczać, okazuje się, że właśnie sposób ubioru, sposób zachowania się, wygląd może wskazywać, że kobieta ma ochotę na seks. I prawda jest taka. Kobieta może mieć ochotę na seks. Ona się może ubrać tak, jakby szła na podryw. Ona może się zachowywać tak, jakby ale może też się rozmyślić. Było. Nie, to nie o to chodzi. Problem polega na tym, że z faktu, że ktoś wygląda, jakby szedł na podryw i jakby miał ochotę na seks, nie wynika, że byle kto może decydować o tym, że ten seks z tą osobą odbędzie. To ta osoba decyduje z kim, w jakich warunkach i na jakich zasadach na ten seks się zgodzi. Oczywiście pod warunkiem, że ta druga osoba też się na to zgodzi. Ta zgoda musi być obopólna.